Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj prosty przepis na barszcz ukraiński po mojemu, z pieczonych buraczków. Taki lubię najbardziej. Trochę ułatwiony przez dodanie gotowej fasolki z puszki, bo życie trzeba sobie ułatwiać, ale wychodzi naprawdę pyszny. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również wszystkie w opisie filmu. Zaczynam od upieczenia buraczków. Zazwyczaj piekę ich od razu więcej, nawet nie tyle, co mi potrzeba do zupy, bo upieczone mogą postać w lodówce tydzień, dwa i za jednym zamachem, za jednym nagrzaniem piekarnika mogę mieć przygotowane już buraczki do innego dania, sałatki, przekąski. Buraczki tylko wyszorowałam, nie obierałam ze skórki. Zawinę każdy w folię aluminiową i wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza z termoobiegiem i będę piekła około 1 godzinę. Buraczki się pieką, a ja do garnka włożyłam sobie mięso. Mam skrzydło z indyka i szyję z indyka. Dodaję również obrane warzywa, dwie marchewki, pietruszkę i seler. Zalewam wodą. Do zupy dodaję moją domową wegetę z suszonych warzyw. Mam taką przygotowaną już. Zawsze ją dodaję. Przepis znajdziecie również na mojej stronie. I sól. Moja wegeta nie ma za dużo soli, więc tej soli muszę dać więcej. Możecie dodać teraz jeszcze ziele angielskie, liść laurowy, jeśli lubicie. I gotujemy na małym ogniu wywar. Przez około 1,5 godziny. W tym czasie upieką nam się buraczki i będziemy mogli je zetrzeć na tarce. Buraczki się upiekły, przestudzę je teraz odrobinę. Wywar gotował się już około 1,5 godziny. Możemy wyjąć nasze warzywa, które są już miękkie, bo zetrę je na tarce razem z buraczkami. Jeszcze gdzieś pietruszka się schowała. O, mamy. Warzywka mam już wyciągnięte. Mam również przygotowane 4 ziemniaczki. Obrałam je i pokroję je w kostkę. Odłożę na chwilę na bok. Warzywa z rosołu dowolnie. Albo możecie pokroić w kostkę lub zetrzeć na tarce razem z buraczkami, tak jak zrobię to ja. Buraczki obieram, jak już nie parzą w dłonie. Nie muszą być zimne. Obieramy ze skórki. Nasz wywar dalej się gotował, jak kroiłam sobie warzywa. Mięsko już fajnie doszło, mogę je teraz wyjąć, żeby robić zupę dalej. Wrzucam pokrojone w kostkę ziemniaczki. Niech się już gotują. Dolewam jeszcze odrobinę wody, jeśli wyparowała. I zajmuję się buraczkami. Buraczki razem z warzywami z wywaru ścieram na tarce o grubych oczkach. Następnie wrzucam je do ziemniaków i do mojego wywaru. Zupy po dodaniu buraczków już nie nakrywamy pokrywką, żeby nie straciła koloru. Zajmujemy się kapustą. Jeszcze nam tylko ona została. Kroję ją dosyć drobno. Kawałek. Dodaję do mojej zupy. W razie potrzeby możecie dolać jeszcze wody, jeśli jest za gęsta. Dodaję jeszcze odrobinę soli, bo u mnie w wywarze nie ma jej za dużo. Mieszam i gotuję, aż warzywa wszystkie będą miękkie. Na sam koniec dodaję jeszcze puszkę odcedzonej białej fasoli. Spróbujcie zupę do smaku i jeszcze na koniec doprawcie. Ja dodaję jeszcze sporo pieprzu. Soli już mi nie trzeba, ponieważ dałam jej już wystarczającą ilość. Jeśli u Was będzie trzeba, dodajcie do swojego smaku.
Moja zupa jeszcze potrzebuje odrobinę czegoś kwaśnego. Ja mam w lodówce mój zakwas z buraków, więc dodam sobie go około 100-150 ml. Taki zakwas mam bardzo często w lodówce, bo bardzo go lubię, jest mega zdrowy. Jeśli nie macie zakwasu, możecie dodać około 2 łyżek octu. Dodaję również około 1 lub 2 ząbki czosnku. Zamieszam wszystko z czosnkiem i jeszcze ostatnia próba smaku. Możecie zupę zostawić już w takim stanie, jak jest, bez śmietanki, jeśli wolicie, lub zabielić śmietanką. Jedna i druga wersja jest pyszna. To już jak wolicie. I możemy nakładać. Jeśli podobał się Wam mój przepis, spróbujcie zrobić taką w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało, czy może inaczej robicie. Z chęcią się tego dowiem. Zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com. Jeśli możecie, udostępnijcie mój post i zostawcie łapkę w górę. Do usłyszenia!